Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Winkelcie. Zrobiłem wszystkie porządki, jakie trzeba było zrobić przed dzisiejszym spotkaniem. I co, mamy 204 monety na przyszłość, tu już farma ładnie ogarnięta, jeszcze ziemniaki czekają na zebranie, ale chyba ich teraz aż tak mocno nie potrzebuję, niech sobie poczekają na lepsze czasy. I teraz tak, tutaj wybrałem sobie również od razu już nowy cel, nasze zadanie specjalne, przypominam, tylko jedno na raz może być aktywne, bo często o to też pytacie. Wybrałem sobie zadanie, które teraz mam już spełnione, tak? Mam tu już wszystko zrobione, takie zadanie, jest dostarcz. Proszę bardzo, pięknie. Będzie hajsik. Sprzedać ubrania w trakcie jesieni. No właśnie, kurczę, możemy zobaczyć, jaka jest nagroda za te cele. Sprzedaj ubrania. Nagroda 100 monet, dekoracje, duży niebieski transparent i duży czerwony transparent. Także jak widzicie, transparenty jakieś tu są do odblokowania i stuwa za to, że sprzedam ciuchy. No kurczę, myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja mam w ogóle nawet miejsce na to, żeby sprzedawać rzeczy związane ze specjalizacją krawiec. Niby mamy tylko 3 rzeczy, nie? I krawiec to 3 produkty więcej, ale to jeszcze nie jest ten moment, myślę. Choć myślę, że niebawem będzie. To pewnie będzie ważne, jak zamrzecie tu drewno chyba i wełna. Także i tak musi mieć więcej miejsca, bo musi mieć jakieś inne podstawowe surowce, żeby robić zaawansowane surowce. Chyba len jeszcze tutaj będzie czy coś. Więc jest tego trochę. Więc na razie to zostawiam w spokoju. Natomiast co jeszcze? Myślę, że chyba właśnie widziałem też przy okazji, że może chyba chcę... Czy ja chcę kogoś nowego zatrudnić? Chyba nie chcę. Sam jest na razie w porządku. Tak, tu jest Lia, która kosztuje 72 monety. To chore jest, ile ona to potrzebuje. Mogę 2 pracowników mieć, ale nie potrzebuję, bo też mówicie o tym, Staszek, czemu nie zatrudnić drugiego pracownika? Coraz lepiej zarabiasz. Ale ja mogę stać tutaj w tym miejscu i klepać R. I nawet nie potrzebowałbym, żeby koleżanka przyszła do pracy. Jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy, chciałbym wyjaśnić. Klienci mają dostęp do całego stołu. Nawet jeśli stoją tak. Bo też widziałem, że pytaliście, czy to jest w ogóle możliwe. Tam zaznaczyłem w komentarzach, napisałem wam, w którym dokładnie momencie filmu widać, jak ktoś kupuje rzeczy z całego stołu, to nie znaczy, że nie mają dostępu do tego drugiego tutaj, o. Że te 3 produkty nie mają dostępu. Mają. Wystarczy, że z jednego miejsca jest dostęp do stołu i mają dostęp do całego stołu. A tymczasem rozpoczynamy kolejny dzień jesieni. Myślę, że jestem przygotowany, no to wierzę, bo to przygotowałem sobie wszystko. O, teraz się otwierają te okiennice, bo teraz na to spojrzałem, zauważyłem. Więc na pewno co chciałem powiedzieć, że... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wytrąciłem się tymi okiennicami cholernymi. Dobra, kasę dostaliśmy. No dobra, jedziemy. Jeśli mam być szczery, może zrobimy na razie taki widok, żebyście w razie czego widzieli, czy klienci faktycznie zżerają to z drugiej części stołu, ale zżerają, trust me. Na 100% nawet, bo to ostatnio sprawdzałem. Zastanawiam się, znaczy pogadamy za chwilę o tym, jakie mam obawy co do late game'u w tej grze, ale na razie zobaczmy, co my tu mamy. Fasolki, karczochy, chleby, mikstury, eliksiry miłości, 3, proszę bardzo. A, i właśnie, jeśli chodzi o nazwy, to rzeczywiście uważałbym, że to jest legendarny, a pomarańczowy to może być epicki, tak? Tak, to jest dobra nazwa. Pieczeń się pojawiła, tylko szkoda, że nie mięso. Są ziemniaki fioletowe, ale to ziemniaki. Ile mamy mandragory? 24 sztuki. Aż kurde, no nie chcę zapchać magazynu mandragory, ale zobaczcie, bardzo ładna cena. Tylko 24 sztuki mandragory to jest naprawdę dobry zapas. To jest bardzo dobry zapas. Pieczeń? Super. Pieczenie trochę też mam porobionej, ale no nie jakoś super dużo. Tu jest całkiem ładny zarobek na tej pieczeni, zobaczcie. Wiecie co, kupię... Kupię ze 2 te pieczenie lepszej jakości i na razie tylko tyle. I myślę, że od razu jedną z tych pieczeni tutaj postawimy. Zastąpimy pieczeń na zielono, żeby też mieli możliwość w razie czego i tam kupienia. Patrzymy dalej, jak to wygląda z tej perspektywy. No chciałbym się powiększać, tak? Chciałbym zwiększać zasięg mojego sklepu, żeby móc jeszcze bardziej to rozprzestrzenić. Tak jak mówiłem już nieraz do was, to nie jest tak, że ja bym chciał robić wszystko optymalnie, że wszędzie stawić te szafy, bo są najlepsze, jeśli chodzi o przestrzeń. Ja chciałbym, żeby mój sklep był też ładny. Żeby nie spamować tylko jednym rodzajem. Tak? Zobaczmy, co ty tutaj masz, kolego. Masz o! No tak, to jest kolej z nasionami. Nasiona, karczocha, niebieskie. Dobra, sadzonki ziemniaka, znowu jest pieczeń. Tylko czemu nie ma ziarna pszenicy niebieskie?
Ale my tam, kurczę, nie pamiętam, których mamy w mniejszych kolorach, ale myślę, że karczocha to my mamy, niektóre ładnie, no szkoda, że inne nie są. Szparagi, borówki, lawenda, no właśnie, czyli nic, co nas na razie jakoś mocno interesuje, bo to jest sprzedaj ubrania w trakcie jesieni. Mógłbym kupić, wiecie, koszulę, są tylko cztery, kupić i zacząć sprzedawać tylko koszulę. Tak? I mógłbym zaliczyć to zadanie, sprzedaj ubrania i byłoby pozamiatane. No zobaczymy, zastanowię się nad tym. No na razie nic mnie od kolegi nie interesuje, więc po prostu gościa odwołaj. O, i zaraz może zobaczymy, że ktoś weźmie, czy przyjdzie i nasza pracownica, jak ona tam się w ogóle, zapomniałem jej imienia. Przepraszam, już mnie kobiety mi się już mylą, nie? Już nie zapamiętuję imion ich. Może zobaczymy to jeszcze raz tutaj. Może o, Sami, okej. Okay. Dziękuję bardzo, gro. Co ty tutaj masz? Co ty tutaj masz? A teraz ciekawe, zawsze jak otwieramy, to od dołu teraz idzie. Widziałem też, że jakiś wszedł update, który ponaprawiał kilka błędów. Nie wiem, czy zauważymy, jakie błędy. No i nic. No kompletnie nic nas nie interesuje tutaj. Niestety. Nic z tego nie potrzebujemy, odwołaj. Nareczka. Ale ładnie. Cały czas ktoś coś kupuje, ktoś coś chce ode mnie, także jestem zadowolony. Czy tam pieczeń sprzedana? Nie, pieczeń zielona jeszcze jest. Dobra, zapas pieczenie też jest na przyszłość. Sami będzie wymagała teraz już podwyżki. No dobrze, myślę, że pieniądze, które zarobiliśmy, a właśnie, posiadaj w momencie zamknięcia sklepu 1000, to będzie zaliczony cel. Możemy zobaczyć, co to będzie w ogóle za cel. Cel się nazywa... Aha, posiadaj. Nie, ona ma jakieś nazwy w ogóle? Dawanie na dożynki, udekoruj sklep na dożynki przy pomocy jesiennych dekoracji. O, tego nie widziałem wcześniej. Dekoracyjna dynia, no proszę. Takie sobie tu pchowały się rzeczy. A nie widzę tego teraz, dobra, nie ma czasu. Teraz zobaczymy zaraz, co to zrobi. Będziemy tutaj widzieć, co to wpadnie, mam nadzieję. Jest, dobiegł końca, zrobiliśmy posiadaj w momencie. I tyle, aha, czyli nie widzimy do końca, ale nie, kasy nie dostałem za to. Dobra, pewnie jakieś nowe zabawki, może nie, to byłoby napisane, co dostaliśmy. Okej. Okay. No to szanowni państwo, właśnie i teraz co, o czym chciałbym z wami pogadać, tak, bo... Znaczy, też widzę, że mówicie też, że late game jest taki trochę dość kulawy, bo nie za bardzo jest co robić, jak się już tam dojdzie do samego końca, albo nawet spłaci się cały dług. Wysiedzimy długu. Ale właśnie uważam, że też... Nie nazwę może tego męczącego, bo ja to świetnie się przy tym bawię, ale... No jak może się domyślacie i widzicie, że ja tutaj lecę na potężnych wycięciach, tak? Więc ja tutaj dużo robię już poza kadrem. Bo po prostu ile można oglądać, ile ja chodzę i zbieram grządki i łupię te same rzeczy w Crafting Station, nie? To jest tak trochę... No chcę to wycinać, żebyście po prostu nie widzieli nudnych rzeczy. Kup. To jest w ogóle byłby dobry motyw, tylko teraz już jest za późno, żeby to odpalać, żeby zrobić właśnie wersje rozszerzone dla wspierających i patronów. Ale no. Tutaj tego nie robię. Dobra, teraz myślę, że po prostu co zrobię, poogarniam jeszcze raz te wszystkie palety. Żeby te palety poustawiać jeszcze raz tutaj w miarę równo. Proszę bardzo. No tam jest krzywo, ale ja to poukładam, nie? Okej, okay. Czyli tak, porobiłem wszystko, co trzeba i powiększyłem sobie, oprócz tego, że to poukładałem magazyn i go powiększyłem, to jeszcze powiększymy trochę teren, tak? Czyli rzeczywiście robimy ekspansję. Najgorsze jest to, że jak tu zaraz zakończy mi się miejsce, a tutaj cały czas rozszerzam, to będę musiał i tak coś przerobić, żeby móc powiększyć strefę strefę, w której sprzedaję. Okej, okay, tak może będzie po polsku. Myślę, że kupimy sobie jeszcze jakiś stół. 74 on kosztuje, ale zdecydowanie potrzeba nam więcej stołów, prawda? Żebyśmy mogli jeszcze więcej produktów móc sprzedawać. Mogę z shiftem, tak? Dobra, na razie dwa stoły tu. A wiecie co? Jeszcze jeden stół postawimy tutaj przy ścianie. Tam się nie da dojść, ale my to... A czyż wiecie co? To może być problem. Dobra, nie, to chyba za dużo szczęścia naraz. Tam gdzie trzeba jakąś szafeczkę położyć. Tak, jakieś szafeczki, półeczki, ładne, na przykład elegancka półka. Tutaj mogłaby się zmieścić jeszcze, proszę bardzo, 44. Proszę bardzo, mamy tu jeszcze miejsce na półeczki. I tutaj możemy teraz coś położyć. Czego byśmy chcieli się pozbywać? Tego, czego mamy najwięcej. Czyli na przykład jeszcze jedna dawka... O, proszę bardzo, ciebie. Jeszcze jedna dawka, mamy dużo chleba, ale chleb już jest rozłożony. Może jeszcze więcej dżemorków, bo też ich sporo mamy. Tylko, że to są niskiej jakości na razie. Ale może na przykład właśnie kisz niech będzie kolejny, tak? Kolejne miejsce na kisz. Także, no bo tego mam tutaj najwięcej, tak? Patrzę, co najwięcej, czego najwięcej jest i staram się to sprzedawać po prostu. A tu na górze może jeszcze jakieś miksturki.
Może jeszcze jakieś miksturki. Czego my mamy najwięcej w miksturkach? Najwięcej mamy tych czerwonych, a widzę, że czerwonych faktycznie jakoś dużo nie ma. To możemy jeszcze czerwone tutaj. Może być wszystko, mogą być ulubione surowce, ubrania, ale może być to po prostu kategoria. O, po kategorii, proszę bardzo. I będziemy chcieli dać epicki i legendarny, proszę bardzo. Takie już jakościowe są tutaj te mikstury. Jesteśmy gotowi, trochę zostało za skórniaków, może nie ma chyba, żeby kupić paletę. Nie ma na paletę miejsca, ale jest jakiś zapas mały, tak? Tu oczywiście nie wszystko pozbierałem. Zobaczcie, że czekają fasolki, mamy 9, czekają ziemniaki. Czekają ziemniaki jeszcze raz, czekają borówki, ale borówki zbiorę. Właśnie, bo tak nie zwróciłem uwagi, ale rzeczywiście borówki sobie zbierzemy. Borówki są zwykłe, białe, więc będzie można je zastępować w razie czego. No, mam dużo ziarna, widzicie, w zapasie. Mam też dużo fasolek. Dobra, fasolek nie ma aż tak dużo. A fasolki, idźcie co, dobra, fasolki zbiorę, bo fasolki mają ten swój downtime. One muszą sobie tam porosnąć trochę, więc fasolki faktycznie też dobrze byłoby mieć lepszej jakości. Ale ziemniaków mamy 4, co prawda, ale nie są mi teraz potrzebne, ale w razie czego będę mógł je zebrać. Ziemniaków mam dużo grządek, więc okej, fasolki niech będą, no i się okaże, że zaraz miejsca zabraknie, nie? Ale no, nie przewiduję na razie jakichś wielkich migracji, czy w ogóle ten stołek, bo też myśleli, że może stołek będę sprzedać, ale nie. Proszę bardzo, stołek zmniejsza moją atrakcyjność do 12, więc nie mogę stołka się po prostu pozbyć na razie. 209 raty, zapłata na koniec. Boom ekonomiczny, wszystko idzie ku lepszemu, więc wszystkie ceny rosną, korzystaj póki możesz. O kurcze, i to jest 9 dni. Wszystko idzie ku lepszemu, wszystkie ceny rosną. Okej, czyli tu będzie najwięcej, potem będzie spadać. Powoli będą rosły ceny, boom ekonomiczny, interesująca rzecz. Zobaczymy zatem, co nam przyniesie ten boom ekonomiczny. Bo to też prawdopodobnie i surowce będą droższe, tak? Może trzeba by wykupić te surowce. Może by trzeba było pokupować surowce. A żeby można było dostarczać to odpowiednim osobom. A trzech, gdzie oni sobie łażą? Jak oni, gdzie oni najchętniej łażą? Czy oni sobie łażą w różne miejsca? Różne rzeczy oglądają? Do różnych rzeczy podchodzą? O, tu po dżemik pani przyszła zobaczyć, czy jest fajny, ale jakoś tak... Nie była zadowolona z tego dżemiku. Tak, teraz zaczęło się przy otwarciu okna zawsze skrolować na sam dół. To ciekawe. Sadzonki ziemniaka fioletowe. O kurde, akurat 4 sztuki. Wiem, że ja mam tam tych ziemniaków sporo, ale fioletowe. Nasiona fasoli, przed chwilą zasiałam. Fioletowe. 4. Nasiona szparagów, karczocha, wszystko mamy. Borówki, lawenda. Okej, no ale fioletowe. To niedużo mi kasy zostało. Kupiłem mega drogie rzeczy, ale za to jaka jakość. Będzie można wyrzucić te stare nasiona po prostu. Bo kto będzie trzymał białe nasiona w domu? No i ładnie. No i ładnie. Obserwujemy jak dalej. Aha, chyba nie dałem sami wynagrodzenia większego, jak dobrze pamiętam. I też nie zwracam uwagi, żeby sprawdzić, czy przodkiem nie przyszedł jakiś kolega, który jest lepszy. No właśnie, sami działaj tam, bo tu pan tu czeka na potkę. Co jest? Działasz? Dobra, okej. Okay. Cieszę się bardzo. Trzeba ją jednak kontrolować. No dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Fasolki, jabłko, rumianek. Al rumianku mamy dużo. Chodaki, ziarno. Lawenda, ziarna, lawendy. Mandragora, ale mamy zapas. Gulasz mięsa. Mięsa w ogóle nie widzę. Gulasz wegetariański, fioletowy. W ogóle nie widzę mięsa. Nie mogę robić gulaszy i nie mogę robić pieczeni. Przez to, że nie ma mięsa, będzie trzeba kupować jednak chyba z głównego sklepu na razie. No, jabłka jak z tym... A, jabłka właśnie. Może jabłek kupimy trochę. Powiedzmy z 15 jabłek, żeby było na dżemy. I chyba tylko tyle. Nie widzę potrzeby na nic innego. Rumianek sobie u nas rośnie i tak. Ale co ciekawe, w sumie widzę, że naszego rumianku to ja faktycznie mam tylko 2 grządki poczwórne. Może trzeba by zrobić kolejną grządkę rumianku. Żeby nie było kiedyś sytuacji, w której rumianek mi się skończy. Nie powinien. 2 grządki dają radę, ale no, tak. Przyszłościowo... Co za problem, zrobić sobie zapas? Tak samo widzicie, żeby to wszystko obsiać. Mimo wszystko obsiać, zostawić. Żeby po prostu mieć tak zwane zapasowe grządki, nie? To też jest jakiś pomysł. To też jest jakiś pomysł. No dobra, sami. Musisz rzeczywiście przyspieszyć swoje działanie, bo tak czekamy na ciebie, aż skończysz pracować. Proszę bardzo, okej. Okay. Very nice, very good. Dziękuję sami za pomoc. Trochę będzie trzeba, no tych mikstur nie za dużo, jedzenia. Jedzenia też jest sporo, ale jakoś tak nie chcieli za bardzo żreć. Oczywiście zeżarło mi też dług mi zeżar.
ale jest okej. Okay. Dobra, słuchajcie, zobaczymy jak jest cena mięsa, bo myślę, że mięso jest potrzebne. Skoro nie chcą go mieć, kurde, jakie drogie. No i bum, już spowodował, że cena jest o złotówkę większa. Jezu, jakie to mięso jest drogie. Ja pierdzielę, a za ile się sprzedaje w ogóle gulasz mięsny? Jego sprzeda się 44. Czyli kupuje, a gulasz mięsny, okej, okay, to tam, no dobra. Pieczeń, natomiast jest sprzedaż 54. Patrzę tylko na sprzedaż, nie na zysk. Ojej. Ojej. No dobra. No, chciał, nie chciał, być może będzie musieli jednak w to zainwestować. Mam trochę jeszcze szałwi, chociaż szałwia też mi się powoli kończy. No dobrze. No dobrze. To co, kupujemy to mięso czy nie? Mam trochę jeszcze 4 gulasze i 3 szynki. Dobra, na razie będę kupował. Poczekam, może przyjdzie kupiec z tym. Może przyjdzie kupiec i będzie mi proponował. Czy wiecie, ja mam też zapas tych mikstur, więc w razie gdyby nawet zabrakło takiego właśnie rumianku, to i tak sobie poradzę. Zasiejemy też przy okazji, tutaj zasiejemy, ale nasz nowy ziemniak fioletowy, proszę bardzo. Ziemniaczek fioletowy zasiany, mam też dużo ziemniaków ze sobą, więc za chwilę mi się skończy miejsce, ale mam 404, kasa not found, nie, więc jeszcze fasolkę muszę, ale to fasolkę zasieję, jak tutaj zbierę fasolkę, tak? Czyli za 2 dni za lepszą fasolkę zasieję, to sobie zastąpimy. Mam sporo ziemniaków, jeszcze nie mogę wziąć żadnej, o proszę bardzo, 4 już zlecenia, ale to jakie jest świetne. 4 dżemory, ale to byłby piękna rzecz do wzięcia. 565 zł za to zadanie. Czasami widzę, że warto poczekać, tak? Zobaczcie, ile tu jest kasy za to. Przecież nie warto brać już tych takich tanich. Nawet te 4 dżemory, no można by po prostu je kupić. I tak by się opłacało bardziej, nie? No dobra, to ponadrabiam teraz braki w jedzeniu. Oczywiście chciałbym również dalej zwiększać atrakcyjność. Za chwilę dobijemy do 15, więc trzeba będzie znowu podnieść, albo po prostu poczekać. Nie zbuduj. Właśnie nie zbuduj. Ja chciałem na razie kupić jeszcze jedną paletę. Drogie są palety, ale za to no mieszczą rzeczy, tak? Więc jeszcze jedną paletę, żeby mieć więcej miejsca. Tak jest, zostawiamy sobie 179 na jakieś zakupy. Mamy 400 miejsca, tak? No dobra, to jedziemy, co? Jedziemy z kolejnym dniem. Wszystko na razie ładnie porozstawiane. Tak, myślę, że tutaj można by mały stolik jeszcze postawić. Jeszcze bym mógł wcisnąć mały stolik, żeby jeszcze więcej mieli do wyboru, jeśli chodzi o jedzenie. No dużo jedzenia ma, no po prostu jedzenie i potki. Do picia i do jedzenia. Wszystko, czego sobie życzycie, szanowni państwo. Bierzcie, kupujcie. Nie, znowu nie zajrzałem na ten. Zapominam. Zapominam o zwracaniu uwagi na pracowników. Może powinienem robić to od razu po zakończeniu dnia, żebym nie zapominał. Bo nie dałem jej podwyżki. To tam trudno, no, będzie pracowała trochę za mniejszą cenę, ale może znajdziemy znowu lepszą pracownicę. Może w końcu jakąś epicką, czyli pomarańczową. Co my tutaj mamy? Młotek. O, nowe rzeczy się pojawiły. Ziarno, skóra, proszę bardzo, eliksir miłości, jedwab, torf, drewno, wełna, czyli coś, co kompletnie nas nie interesuje na razie przynajmniej, chociaż jak otworzymy może nasz nowy oddział kiedyś, otworzymy oddział związany z krawiectwem, jak będziemy mieli na to miejsce, bo na razie nie mamy na to miejsca, to będziemy się bawić w krawcową i nowe rzeczy będziemy dorzucać, myślę, wtedy, tak? Ale to jeszcze nie jest ten moment. Na razie proszę tutaj kupować rzeczy, bo są super ekstra dobre. Przydałby się w tej grze jakieś takie dodatki typu, o, na przykład robię jakieś promocje na coś. O Jezu, sami znowu awansowała, ale bardzo dobrze, niech awansuje kobieta. Jabłuszka, mamy zapas, szparagi, borówki, to mamy wszystko. Chleb, ser, jak stoimy z serem? 20 sztuk sera, luzik. Bardzo ładna cena sera, ale mamy zapas sera. Mięso! O, na to czekałem. I szanowni państwo, ja się nie zastanawiam. Ja już tu kupuję całe mięso, skoro jest. Jest pieczeń, owsianka, wywar nasenny, spodnie, torf, gulasz, ziarna pszenicy. Jest mięso i to najważniejsze. Kupuję cały zestaw mięsa, który mieliście. I będę robił gulasz, będę robił pieczeń. Tak jest. Myślę, że pieczeń wystawię nawet tutaj bliżej, żeby nie musieli po te pieczeń daleko zasuwać, tak? Owsiankę przesunę, pieczeń dam tutaj bliżej. Jakiś stół z gulaszem by się jeszcze przydał może w przyszłości. Zobaczymy. Dobra, jak się skończy dzień... To miało być always on, ale chyba po przestawieniu się wszystko powyłączało. Ja wolałbym, żeby to zawsze było włączone, nie? Wtedy będzie ładnie będzie wyglądać, tak? Zawsze będzie jaśniutko, zawsze będzie pięknie i kolorowo. Dobra, sami. Zaraz zobaczymy, czy cię nie zastąpimy jednak kimś innym. No bo czy nie wymienimy na lepszy model. Ale zobaczymy. 695 zł. O, zacznę od tego, tak? Zobacz.
No właśnie, jest Ada za 37. Jest Awkę za 21. A Sami teraz chce 38 z Kubana. Zadowolenie 43%. Łooo! Jest też Ada, która te 37, ale ona ma 130, czekajcie. 136 prędkości, 7 przenoszenia. No okej, okay. 37 to 30, tyle samo, no to w sumie o wiele więcej będzie mnie kosztowała. No to nie, na razie muszę jeszcze zainwestować w Sami. To wyrównam chociaż, dam jej 40. Niech ma, kobiecina. Bo trochę będzie, zadowolenie będzie jej wzrastać. Tam chyba nie wiem, ile można maksymalnie prędkości wyciochać z tego. 10%? Zadowoleniem, jakoś tak malutko. Wolałbym, żeby było jednak więcej. Żeby można było naprawdę te pracownice tutaj... Żeby ona żeby zrobiło to różnicę, że ja inwestuję w ich rozwój, tak? Zobaczmy, co my tu mamy. Po 3 dni potrzebuję 4 dobre dżemy, dżemory albo potki miłosne. Okej. Okay. No dobra, możemy pomyśleć, co byśmy chcieli, bo tu mogę sprzedać takie 2 i już jest super. Już jest super, mamy zrobione i kasa jest, ale myślę, że moglibyśmy popróbować tylko teraz bardziej z dżemorami, to mi żre borówki i jabłka, żeby zrobić je zwykłe. Nie wiem na jakim poziomie, co? Nie wiem na jakim poziomie jesteśmy z tym, może zobaczmy. A miałem zobaczyć co? Dżemy, dżemory. Jaki jest poziom dżemorów? 6. Okej, okay, a jaki jest poziom tego? 7. I szałwia. A szałwi mamy 4, czyli nie jestem w stanie nawet poćwiczyć za bardzo. Czyli jak sami widzicie, na razie szansa na dobry dżemor jest 8%. Także jakbym chciał wziąć to zadanie, to nie byłoby jeszcze łatwo. Tak, tu jest jeszcze trudniej. Z dżemorami też jest trudno, żeby to nabić. Bo musiałbym dużo dżemorów porobić, a mam akurat dyszkę. Musiałbym dużą nadwyżkę zrobić. Tutaj natomiast tak samo, tylko 3 dżemory. Więc chyba dzisiaj nie biorę żadnego zadania. Poczekamy na następny dzień, jak się zmienią, nie? Dobra, to teraz przygotujmy się do następnego dnia. No dobra, to co? Jakaś atrakcyjność może? Zamiast tutaj stawiać faktycznie jakiegoś kolejnego stołu, to może kupmy coś, co zwiększa nam atrakcyjność naszego sklepu. Czy coś nowego się pojawiło? A są, proszę bardzo! O! Transparenty. Okej, okay, niebieski i czerwony. Okej, okay, ładnie. Ile to daje? To daje... No tam, za 60 monet 50, no to tutaj są chyba lepsze. Czekajcie, zróbmy tak. Sortujmy po atrakcyjności. Więc jak widzicie, to jest najgorsze. 60 za 50, i tu mamy 160 za 260. Tak, nie daje to za bardzo rady, ale myślę, że niebieski proporzec... Aha. Ale niebieski proporzec może być na zasadzie, że niebieski to mój kolor, mogę zainwestować w taki jeden, żeby sobie to ładnie wisiał. Czemu nie? Natomiast coś byśmy chcieli zainwestować, może coś kolejnego ładnego, może kolejną beczkę postawić? Na przykład, albo coś innego ładnego tutaj, albo jeszcze jedną skrzynię, o właśnie, jeszcze jedną skrzynię, bo skrzynie są fajne. Proszę bardzo, postawimy sobie skrzyneczkę pod spodem. Nie przeszkadza to chyba w dojściu. Proszę bardzo, jeszcze tyci atrakcyjności musimy podnieść. To są ładne rzeczy. Bardzo mi się to podoba, jak to wygląda. O, można na przykład dać na ścianę, tylko że no wtedy nic innego na ścianę nie damy, nie? Także, bo to jest jakby, zajmuje tę część. Tutaj, a mogę też dać na zewnątrz, nie? O właśnie, na zewnątrz. Czyli w sumie na, o, proszę bardzo, na to zewnętrze. Ale tylko, co to nie pozwala? Nie pozwoli mi, tutaj mogę sobie na przykład położyć, nie? O. Czemu nie? Być może za blisko jest teraz ta, za blisko jest ta grządka tu. Wychodzi na to. Moglibyśmy tutaj na przykład spróbować postawić, nie? O. Nawet chyba jest możliwe, wiecie co? Wystarczy, że wezmę tę paletę, w ogóle ją sprzedam, bo to jest malutka paleta, zastąpimy ją większą paletą w przyszłości. Może czymś takim tutaj? O, patrzcie jak ładnie. No i 14 poziom, proszę bardzo, zainwestowany. Ładnie. Okej, okay, wygląda całkiem sprytnie, całkiem znośnie. Mogę też zrobić kolejną beczkę, na przykład wziąć te krzesełko sprzedać, ale kupić na przykład kolejną beczkę. Proszę bardzo. 14, nie? Można by zastąpić po prostu czymś ładniejszym. Można by też jakieś tu ładne półeczki na zasoby też położyć. Jakie tu mamy zasoby? Warianty. Okej, na przykład taką półeczkę. Półeczkę na zasoby tutaj moglibyśmy gdzieś położyć. I moglibyśmy rzeczywiście tutaj gdzieś wykorzystać miejsce. O, proszę bardzo, cyk. I atrakcyjność wzrasta. Ale 25, dobra, słuchajcie, ekstra, zrobimy challenge. Dzień bez współpracowniczki. Nie? To sprawdzaliśmy chyba, że na razie nie ma tutaj... Tak, szukam pomarańczowych, które będą tańsze. Zróbmy dzień bez pracowniczki. I zobaczmy, jak nam będzie szło.
Co wy na to? Robimy test? Robimy test. W ogóle całe mięso zeszło, zobaczmy. To żeby zrobić 10 gulaszy i tutaj zrobić trochę pieczeni, zeszło cały dzień. Otwieramy, idziemy bez pracownicy, sami dzisiaj nie przyjdzie, bo nie stać mnie na ciebie. Tak jest, zaszalejmy. Chcę dobić właśnie do atrakcyjności 15, nie powiem, szkoda, że ona nie ma. Brakuje mi jakby powiedzenia, ile do końca dokładnie punktów mi brakuje, żeby podnieść atrakcyjność do kolejnego poziomu. Tego mi tu brakuje. Taki quality of life improvement. Bo gdybym to wiedział, wiedziałbym dokładnie, ile atrakcyjności jeszcze chciałbym wsadzić w ten mój sklep, żebyśmy mogli osiągnąć maksymalny poziom na razie, potem, no właśnie, odblokować kolejny poziom. Jak tylko to oczywiście się da zrobić. Ale myślę, że na początku musimy osiągnąć 15, żeby wiedzieć, ile pieniędzy musimy zebrać, żeby cegły zmieniły się w kolejne coś. Jest kupiec. Gołodupiec. Co masz, panie kupiec? Szparagi, fasolki, żelazo, skóra, len, sadzonki, ziemniaka, ale słabe koszula, jedwab, drewno. Dziękuję bardzo. Jak coś tu było, na szybko sprawdzałem. Nie widzę nic ciekawego. Więc na razie. O, widzicie, ładnie sprzedaje. Nie mieli dostępu, widzicie, do stołu, prawda? I wzięli. Więc jak najbardziej to jest... Aha! Właśnie możemy to zaobserwować teraz dzięki temu, że nie ma naszej koleżanki. Możecie zaobserwować, jak to działa dzięki temu. Tak mogę przytrzymać R i to się samo uzupełnia. Więc jak widzicie, naprawdę przez długi czas mógłbym kompletnie nic nie robić. Nie zatrudniać i samemu próbować latać i biegać. Miałbym rzeczywiście co robić dzięki temu. Czasami rzeczywiście można zaoszczędzić jakąś złotówkę na takiej akcji. Dobra, coś tam kupują, coś tam zbierają, jeszcze podejdziemy sobie do kupca. Ziarna lawendy fioletowe. Nois, ziemniak już mamy ulepszony. Ziemniaka mamy ulepszonego, ale ziarna lawendy. Biorę 4 i zastąpimy je lepszą jakością. Oczywiście, że chętnie kupię. A teraz w sumie interesuje mnie najlepsze ziarna, tak? Na razie. Tak, właśnie. Dobra. A gdy ziarno zasadzisz, to nie znikniesz jak wanisz ją. Ciekawe, czy ktoś z was kojarzy skąd to. No dobra, widzicie, jak sobie poradziliśmy? No bez najmniejszych problemów radzimy sobie sami z dorzucaniem produktów na półki. Więc kupienie drugiej osoby, zatrudnienie drugiej osoby również nie jest jakieś super ekstra wymagane. Od razu idziemy zastąpić lawendę lepszą lawendą. To jest zwykła lawenda, a tym razem będzie to fioletowa lawenda. Tak właśnie. Aż tu były dwie niebieskie lawendy. Wolę sobie jeszcze je zostawić. Mamy też 4 zwykłe lawendy. Dobra, czy groszek też, fasolka też będzie do zebrania? Też. Sami widzicie, że fasolka zapycha strasznie. A z tej fasolki niedużo idzie na razie. Ale też chcemy dać fioletowe fasolki, żeby były. Tak jest. Szkoda też, wiecie czego mi też brakuje, że przy najechaniu tutaj nie widzę, jaki jest poziom. Żebym tu widział, żeby ta fasolka miała okrąg wokół też koloru, żebym wiedział, jaka jest jakość. Bo tutaj nie widzę. Dobra, nie okrąg, bo okrąg pokazuje progres, ale gdzieś zaznaczone, że jaka to jest jakość. Ja wiedział, jaka to jest jakość, bo tak trochę mam braki informacyjne. O, zadanie wykonane, czarne jagódki. Czy ja coś przypadkiem nie dostałem nowego tutaj? Nie wiem, może tylko już po prostu jagodę uzupełnił. Na razie mam jagodę tylko białe. Tak jest, szanowni państwo, kalafior. O kurcze, kalafior to kolejne warzywo. Wartość kalafiora to 9. No dobra, jest też jego wartość zwiększona przez to, że... Tak, dobra, dostaliśmy kalafior, nową zabawkę. No właśnie, kupiłem te i już mam zawalone. Znaczy też sporo zbieram z grządek, widać, że po 34, tak? Zamieniam też jakości, na pewno będę chciał kupić kolejną paletę. Kolorów, hehe. Tutaj stawiałem to w ten sposób. Chyba to stawiam ręcznie, dokładnie tu ustawiałem, żeby zobaczyć, czy lepiej jest ręcznie, czy lepiej jest dostosować. Zwiększ całkowitą... O! Odblokowany element wygląda... Męskie buty z klamrą, yeah! Wartość netto 4, też zadanie wykonane, proszę bardzo. Pocisnęliśmy, zobaczmy jak tam jeszcze z... Jest lina za 40... Lina. Lina i Lija. Siostry może, ale zobaczcie, 47 i 112. Nie popela tak mocno. Sami dzisiaj zostanie zatrudniona, chyba że znowu wydam całą gotówkę. Zobaczmy na zlecenia. Jak wygląda tutaj sytuacja? O nie, to trudne, bo eliksir młodości. No tak, troszkę trudniej. Tutaj możemy za to, zobaczcie, 3 szynki, 3 pieczenie i 3 owsianki ogarnąć. 284, tylko tu 3 dni czekamy. Tutaj natomiast nie będzie ciężko zrobić tego, ale będzie ciężko zrobić eliksir młodości, bo szałwii nie mam. Szałwia mi się kończy, więc nie mogę robić raczej... Muszę uważać ze zleceniami na potki miłosne. Myślę, że zrobimy to. Zaakceptuję, od razu mogę to dostarczyć. Proszę bardzo, przyjdzie i zapłaci. Niechaj będzie. No! No!
A my zaraz spróbujemy zrobić porządki. A wiecie co, od razu zróbmy? Od razu już przygotujmy atrakcyjność na wyższym poziomie. Czyli coś byśmy chcieli tu jeszcze dorzucić. Coś tam. A właśnie, mamy dorzucać coś z kategorii. Tam było coś w celach. Że coś z kategorii. O, jeszcze ten kisz musimy zrobić, żeby coś odblokować. Poczekajcie, jeszcze kisz ugotujemy. I dożynki udekoruj sklep na dożynki przy pomocy 6 dekoracji związanych z jesienią. Czy to można jakoś segregować? Żeby było to z jesienią? No nie wiem, to jest na przykład stół obfitości. Proszę bardzo. Taki ładny. Ej, podoba mi się. Bardzo ładny jest. Stół obfitości. No może zamiast, wiecie co, zamiast kosza na śmieci? A! Kosz na śmieci już nie daje tyle. A ile dalej chlebek, ile daje? O, chlebek daje więcej. To chlebek musimy zostawić. Chlebek, stawaj tu. No dobra. Kosz na śmieci. Niech tu będzie mimo wszystko, tak? Na wyjściu. Natomiast to bardzo ładne jest. To mi się bardzo podoba. Wygląda ładnie. Może postawimy sobie tutaj. Ciekawe, czy zamknie... Nie robi problemu z dostępem. Bardzo ładnie. O, proszę bardzo. Ładny stolik. Z ładnymi rzeczami. Atrakcyjność się zwiększyła. Czy tu jeszcze są rzeczy? To jest jesienny... O, jesienny wieniec. Proszę bardzo. Kolejna rzecz. O, patrzcie, jak ładnie. O, tak. I mamy 15. Nowy element wyglądu. Damskie kapcie. Atrakcyjność maksymalna. O, jeszcze jedna damskie kapcie, proszę bardzo. Na razie to tyle, ale musimy z tymi dożynkami trochę więcej zrobić. Męskie buty na koturnie, ale rzeczy się odblokowało, proszę bardzo. I wykonanie zadanie wykonane dekoracje 3. Może coś nowego nam podochodziło, ale widać, że jest wykrzyknik, tak? Więc on pokazuje nam, że możemy odblokować kolejny poziom. Wow, kolejny poziom jest taki... Jaki? I czym to się różni od tego? Albo od tego? Czekajcie, zobaczmy jakąś... Zobaczmy drzwi wejściowe. To jest takie coś. Stiuk i cegła. A tu jest stiuk i drewno. Okej. Okay. I to ma być ładniejsze? 625. 625 musimy zebrać. To nie jest trudne do zebrania, żeby zrobić kolejny poziom. I znowu będzie nam się sklep zmieniał. No dobra. To mamy na razie 3 z tego, co widzę, dekoracje. Raz. A czy 2 jesienne na razie? 2. Ja bym chciał to w ogóle przypiąć. O, na dożynki, proszę bardzo. Bo się kończy czas. Znaczy, to jest przypięte, tylko musiałbym... O, dobra, kisz mieliśmy zrobić. To muszę pamiętać, nie? Mieliśmy zrobić jeszcze ten kisz, to zróbmy kisz. Proszę bardzo, na bazie niech będzie karczocha. Okej, okay, i pięknie. Mogę teraz wytwarzać placek jagodowy. A nie odblokował się tu? Czekajcie. O, podniosłem i postawiłem coś przez przypadek. Oż ty w mordę! Kisz odblokował nam dwa placki. Placek jagodowy i szarlotka. O, w końcu o Jezu, ile jabłek. O kurcze, ile jabłek, ile rzeczy. Kisz nam odblokował, proszę bardzo, takie zabawki. Ojej, ojej. Dobra, poprzerabiam na razie to, co mam do przerabiania. Powiem wam, że nie dożyłem dnia, w którym zabraknie mi... nie sądziłem, że dożyję dnia, w którym zabraknie mi ziarna. Właśnie mi zabrakło ziarna. Będę musiał zrobić jeszcze jedną. Mam jeszcze jakieś ziarno. Nie, jakie w ogóle jakości mam to ziarno? Pewnie zwyczajne, ale zawsze to lepsze niż nic. A coś mi się wydaje, że będę musiał jeszcze jedno posiać. A nie, mam nawet dwa niebieskie ziarna. Dobra, bo teraz... Zobaczcie, zrobiłem trochę tych ciast, ale pospieszyłem się, jeśli chodzi o placki jagodowe. 5 zrobiłem placków jagodowych. Ale... Zapomniałem. Dobra, postawmy tutaj te placki jagodowe. Zrobimy jeden ten i na razie jeden ten. O, czekajcie. Okej. Okay. Jeden taki placek na razie. Pospieszyłem się i nie mam teraz jak zrobić jabłkowych. Czyli znowu dużo będę musiał zainwestować w owoce, tak? Szałwia mi się kończy, mam dużo fasolek, z których nie mam co robić, ale to prawdopodobnie idzie na kisze i na jakieś gulasze wegetariańskie to pójdzie. No, trzeba będzie się rozszerzać zdecydowanie. Mamy maksymalną atrakcyjność. Potrzebuję na pewno jeszcze grządki. W takim razie... jeszcze jednej długiej grządki. Nie wiem, czy sięgnę. Na razie tu położę. Chociaż wiecie, no tak układam, żeby było ładnie. Więc będę musiał znowu coś poprzemieniać, bo tu będzie jeszcze jedna grządka. Pozmieniałem rumianek. Lubię obok siebie mieć te rzeczy, które są z tego samego warzywa. A teraz tu będzie tutaj mały burdel. No ale dobra, to na chwilę. Mówicie też, żeby kupować te donice, bo mniej miejsca zajmują? Czy to naprawdę zajmuje mniej miejsca? To dokładnie tyle samo miejsca zajmuje, zobaczcie. Tylko to może być w środku. To jest kompletnie nieopłacalne, moim zdaniem.
Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. A tu sobie zrobimy 2-2 i 2-2 i chcę mieć więcej po prostu ziarna, bo nagle... No jeszcze kalafior, nie? Nie mamy kalafiora, nie mamy jeszcze nasion kalafiora. Nie wiem, czy już dostępne są w sklepie nasiona kalafiora. Można sprawdzić, czy w sklepie są dostępne nasiona kalafiora? Lawenda, rumianko, borówek, pszenica, kalafiora jest. Tak? Gdybym chciał, to mogę mieć też kalafior. Ale nie wiem, czy kalafior to jest po prostu nie jest kolejne warzywo, które bierze udział po prostu w procesie tworzenia. Bo tak jak widzieliście, tam fasola, karczoch i chyba właśnie kalafior lądują do jednego gara, jeżeli chodzi o tworzenie posiłków, więc nie robi to na mnie większego wrażenia. Natomiast zrobimy sobie jeszcze jeden dżemor, mając na uwadze, że kurczę, jednak kończą nam się rzeczy. Na przykład właśnie skończyło mi się ziarno, więc więcej nie zrobię, ale jeszcze muszę trochę zrobić potek. No dobrze, jestem gotowy. To, co mogłem zrobić, zrobiłem. Otwieramy sklep i jedziemy. Reszta kasy będzie mogła teraz być zainwestowana rzeczywiście w rozrost sklepu. No właśnie, w rozrost sklepu. Sami, mam nadzieję, że to nie chciała żadnego oprzyd, gość da mi pieniądze. Dziękuję bardzo, 284 git i 3 dni teraz czekamy na kolejne super zlecenie. Na szczęście jeszcze miejsca tutaj mamy trochę. No, niebawem będzie trzeba rzeczywiście może tego kwarca otworzyć, ale... Kwarca? Kwarca, tak! Krawca, kurczę, nie kwarca. Patrzmy sobie, jak to ładnie wszystko tu wygląda. Co się dzieje? Okej, gość zna się... O, może masz szparagi fioletowe. Lawenda fioletowa. My mamy chyba właśnie lawendę fioletową, prawda? A czy masz... Kurde, a gdzie są... kalafiorki? Nie ma kalafiorków. Jak można? Lawenda fioletowa. Szparagi fioletowe. Zamknij. Szparagi fioletowe i lawenda fioletowa. Jaką tu mamy lawendę? Niebieską. I fioletową. I szparagi fioletowe były, nie? Mamy szparagi tylko zielone. A to są szparagi fioletowe. Dobra, słuchaj. Chciałbym od ciebie rzeczywiście w takim wypadku nasiona szparagów. Aha, są tylko 3 z tej epickiej. Znaczy z tej legendarnej jakości. Niech będzie. Ziarna legendy fioletowe, to też sobie 2 weźmiemy. Dzięki czemu te zamienię, tak? Udostępnię. Widzicie, jak placek ładnie zżarty. Zeżarty, tylko to jest ten chyba placek, kurczę, jabłkowy. Szarlotka, innymi słowy. Zaraz mogą chcieć tę szarlotkę kupić, a ja nie mam szarlotki. Dobra, po kolei. Jabłko. Świetnie, bo jabłka mi się właśnie skończyły prawie. Lecimy bez kozery z 15 sztuk, myślę. Szarloteczka jest. Trochę droga. Nasiona karczocha, nie fasolka, borówki. Jak z tymi z borówkami? Cena nie jest tragiczna, ale borówek trochę jeszcze mamy. Mogę wziąć jedno, żeby wyrównać do 20. Takie szaleństwo. Rumienek mi się skończył, ale ja tutaj mogę lepszy rumienek generować. Ser. Ja wezmę 4 sztuki, żeby wyrównać do 20. Dżemor. Pieczeń, wywar, zupa jarzynowa. To chyba tyle. Gdzie jest szałwia? Ja szałwii nie mam. Z tych wszystkich rzeczy pamiętam, że szałwia mi się skończyła, więc nie będę mógł robić tych tutaj mikstur. Eliksirów młodości nie będę mógł robić. Teraz by się opłacało rzeczywiście tylko, jak sami zresztą widzicie, teraz by się opłacało tylko, teraz by się opłacało tylko sprzedawać, nie kupować już surowców pojedynczych. O, znowu koleś z tymi. Masz kalafior? Słuchaj, będziemy rozmawiać, jak masz kalafior. Szparagi, karczok, fasola, borówki, rumianek, lawenda, mandragora jest. Nie jest jakaś powalająca cenowo. Jedną sztukę kupię. Bo mam jeszcze zapas mandragory. Ale no kurczę, nie masz na razie kalafiorów. Ciekawe. Wydałem całe 6 niesamowitego golda. Dobra. Na razie nie proszę, ale widzę, że tam cały czas zobaczyna się uwija. Tak, trzeba by zrobić jej lepsze dojście może od biurka. A może niebawem biurko przesunąć gdzieś na środek sklepu, żeby miała blisko, bo ona wiecie, zawsze chodzi do biurka po rzeczy. Tak? Ona stamtąd zbiera. Jak sami widzicie, to po prostu zapierdziela, ostro pracuje. Kobitka. Proszę bardzo. Mocno pracujesz. Dobra, ja ci pomogę chyba, co? Czy ci nie muszę pomagać? Nie muszę ci pomagać sami. No nie mamy na razie placka, ale zaraz będzie, bo zaraz już tutaj szybko śmigam. Już zbieram, proszę bardzo. Już wyrosło. Więc już mam. Od razu zasiewam na nowo. Proszę bardzo. I możemy dalej. O, rumianek. Trochę nam go brakuje, tego zacznę zbierać również. No i działamy. Jeszcze jeden dzień myślę, że polecimy.
No dobra, myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy znowu poszerzyć nasze włości. Mamy trochę gotówki, czy poszerzamy go od razu o tak, 860. Ale sami widzicie, to wymaga... Dzięki temu wiem, co muszę jeszcze poprawić, tak jak sobie tu powiększyłem. Czy chcesz cofnąć zmianę w wystroju? Co? Wait, co ja kliknąłem tam? Czy chcesz cofnąć zmianę w wystroju? Nie. Okej. Okay. O, dobra, to w końcu ogarnęli. Znaczy nie, bo ja bym chciał z powrotem tutaj zdać i widzę co muszę przenieść, tak? Czyli muszę przede wszystkim przenieść znowu to, gdzieś. Gdziekolwiek na razie. Żebym mógł po prostu to na razie tutaj poprzestawiać i tak samo to muszę przenieść, tak? To zdecydowanie muszę przenieść z tamtej ściany. Nie może nic na tamtej ścianie być, bo widzę, że ja ciągle tamtą ścianę pcham. Natomiast położyliśmy na tej ścianie na przykład, nie? I potem są problemy z rozszerzaniem tamtego terenu. Więc tak, myślę, że wydam tę gotówkę, którą teraz mam, żeby po prostu sobie kupić kolejne przestrzenie. Tak jest, zbuduj. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Tak. I teraz muszę to poprzestawiać. Zostało mi trochę zaskórniaków. Może na jakiś stół będzie. Dobra. Okej, okay, przesunięte wszystko. Dostawiłem dwa kolejne stoły, porozrzucałem to, czego mam najwięcej, albo co chciałbym się przede wszystkim, czego bym chciał się przede wszystkim pozbyć. Mam też duże zapasy miejsca. Tu jeszcze nie jest gotowe. Zobaczmy jeszcze może na temat, czy mamy tutaj dzikę. Dzika, dzika jest. 8 przenoszenia, prędkość słaba. Tutaj sami na razie o wiele lepiej sobie radzi. Widzicie, 37 golda mam. Dzisiaj jej nie zatrudnię znowu. Po raz kolejny będzie mogła się rozwijać, bo jak ją zatrudniam, to ona też się rozwija. Więc mam trochę opóźnienie, ale dzięki temu zarobię więcej. Nie wiem, czy to się teraz opłaca już, czy może powinienem na razie zrzucić jej pensję do 37 i zapłacić jej za te chwile przygody. Kurczę, myślę, że to byłoby w sumie niegłupie, ale z drugiej strony też patrzę, że mi się ziemniaki pokończyły. Zbiorę jeszcze ziemniaki. Cyk, mam najlepsze jakości ziemniaki do zaproponowania, proszę bardzo. Mogę zebrać też trochę rumianku. Niech będzie też zebrany. Proszę bardzo. Fioletowy rumianek ma szansę na epicki rumianek. Dobra, na razie pozbierane to i jedziemy. Dobra, nie przyjdzie. Poradzę sobie dzisiaj sam. Zawody krawieckie. Krawcy zjeżdżają do miasteczka, by pokazać swoje umiejętności, zapotrzebowanie oraz ceny ubrań i materiałów krawieckich rosną, a w sklepie będzie więcej klientów. No to bardzo mi przykro, ponieważ ja jestem krawcem, ale jakby przyszłym. Umiem w krawiectwo, ale jeszcze nie jest to krawiectwo u mnie. Jeszcze go nie widać. Ale powoli biorąc pod uwagę zarobki, myślę, że z czasem jesteśmy w stanie zainwestować tak, żeby zrobić tu trochę powiększenie tej strony magazynowej i postawić tam jakiegoś krawca. A potem zacząć na tych stołach również wystawiać rzeczy krawieckie. Tylko wiecie, jak wystawimy rzeczy krawieckie, to musimy wystawiać wszystkie. Muszę też pamiętać, że ja tu jestem teraz sam. I powinienem sobie sam ogarniać teraz wszystkie półki, bo jak zapomnę, to lipa. Kupiec przybył, tu szybko uzupełniamy jeszcze. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo. Bardziej aktywna ta gra jest, jak się nie ma pracownicy. Jest szałwia! Co prawda o chorej cenie. No dobra, rumianek borówki. Jak chcemy z borówkami? Dobra, 4 weźmy, żeby było do 20. Rumianek to mamy. Szałwia. Droga szałwia jest niestety u niego. No dobra. Moim zdaniem powinniśmy wziąć tę szałwię. Jakakolwiek jest w jakiejkolwiek cenie, bo nie mam po prostu innej szałwii. I na razie tyle. Kup. Na razie tyle. Więcej nic z tym nie zrobię. Nic nie poradzę. Kupujecie pieczeń? Że pieczeń powinien wystawić w takim bardziej dostępnym miejscu niż gdzieś tam z tyłu sklepu. Być może. Może tak, być może nie. Kto to wie. Proszę kupować, proszę się nie bać, proszę bardzo. Widzicie, sprzątnęli ze stołu. Więc mam ci kolejny dowód na to, że tak się da. To tam idzie. Czego chcą? Kupiec. Dobra. Masz nasiona kalafiora? Bo tego mi brakuje jeszcze. Placek, karczoch. No to myślę, że warzyw to mamy zatrzęsienie. Ziarno. Niby jest, wiecie co, rzucone to ziarno. Ale nie wiem, jak szybko je zbiorę. Chociaż też placki, no dobra. Wiecie co? Nie powinienem, ale kupię ze 6 sztuk. Dobra. Niech będzie. Mikstura zrywająca podkowy, dżemor. W sumie to jest taka cena w ogóle za to ziarno, przepraszam bardzo, że ja tyle mogę kupić od kupca pewnie.
Mikstura Mandragora, bo chyba się kończy. Znakomita cena. 12 sztuk Mandragory poproszę. Mięso, bez zniżki. W ogóle mięsa nie mam, jak widzicie. Czyli szyna, tam, gulasz. Mięso jest za zero. Kupimy go zaledwie 6 sztuk w takim wypadku. Dobra, stać nas, kupimy za 10. Trudno, no taka cena mięsa. Co zrobisz? Jest szałwia. Też mnie nie interesuje. Wywar, pszenica. Dziękuję bardzo, kup. No nie do końca jestem zadowolony. Ale z drugiej strony jakieś tam mięso jest dzięki temu. Nie jest aż tak źle. Cyk, cyk. Dorzucamy wszystko, co trzeba. Proszę bardzo, tu też cyk, cyk i cyk. Ależ kupujcie, ile dusza pragnie. Mam wszystko, co związane z miksturami i jedzeniem. Dosłownie wszystko. Kalafiora nie mam, ale ode mnie chcecie i tak kalafiora. Więc ci proszę gryźć w dupkę. Jest kit. Tu już można zbierać, jeszcze zanim dzień się skończy, widzę. Jakby coś wyrosło, a teraz dopiero wyrasta. Okej, dzień dobiegł końca i można kontynuować przyprawę. Czy mamy coś nowego? Nie mamy. Czy mamy nową pracownicę? No mamy Majkę, ale ona tak bardzo wolno chodzi. No już to ją bym wolał, bo zobaczcie, jaka ładna szybkość. Tylko, że jest droga. Żółty! Zaraz. Czy żółty to jest znowu nowy kolor, którego nie znamy? Czy mi się coś już chrzani z tymi kolorami? Czy żółty to nie jest jeszcze potężniejszy kolor? Za 30, 321, 9 przenoszenia na dzień dobry? Jet! W ogóle najlepsze, znowu jej imię to Jet. Czy żółty to nie jest... No właśnie. Kurczę. Mam wrażenie, do tej pory bieraliśmy pod uwagę tylko kolory... Pomarańczowe było najpotężniejsze. O kurczę. To w takim wypadku... Ja, to jak nazwać teraz, to jest strasznie dużo tych poziomów, to jak to teraz nazwać jeszcze ze złotym, powiedzmy, o złotą obramówką? Myślałem, że kończy się na pomarańczowe, które nazywaliśmy już tam legendarnymi. Nie, to nazywaliśmy legendarne. A co ta fioletowa trzeba będzie nazwać jakoś, nie wiem. Skoro te są rzadkie, powiedzmy, rzadka jakość, to by była jakaś jakość, myślałem, że już legendarna, ale to może być właśnie, proponowaliśmy też super rzadką jakość, ale tak nie lubię dodawać jakiegoś przedrostka, trzeba by znaleźć znowu co innego. Więc skoro to ma być legendarne, to ma być epickie, to jakie tak naprawdę jest złote wtedy? Znowu trzeba to wszystko przekalkulować. A to wszystko będziemy już robić w kolejnym odcinku, więc jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dzięki serdeczne. Wielka piona i do zobaczyska w kolejnym odcinku z Wilkiecie już niebawem. Cześć!